Wydawać by się mogło, że zaproszenie to mały, niepozorny kawałek papieru. Tak naprawdę to masa dylematów i decyzji do podjęcia. Zostańcie ze mną, a przeprowadzę Was przez świat zaproszeń. Dzisiaj zaprezentuję Wam różne rodzaje zaproszeń. Pamiętajcie o tym, żeby Wasze zaproszenie pasowało do stylu Waszej uroczystości. Tych zaproszeń jest bardzo dużo i one są bardzo różne. Macie ogrom możliwości. Jedyne ograniczenia – budżet i Wasza wyobraźnia. Te zaproszenia pochodzą z firmy Kartalia. Właśnie w tej firmie ja zamawiałam również swoje zaproszenia i za chwilę zaprezentuję Wam kilka. Zacznę od tych najprostszych. Zobaczcie, to jest zaproszenie, które jest ogranicza się tak naprawdę do użycia jednej kartki. Może być ta karteczka w każdym możliwym kolorze. Fajny element to metaliczne literki. To taka bardzo prosta, minimalistyczna wersja zaproszenia. Kolejna rzecz, to pamiętajcie o tym, że te zaproszenia mogą być personalizowane. I na przykład to zaproszenie idealnie nawiązuje do ślubu w klimacie lotniczym. Tutaj już jest samolocik, fajna kolorystyka. Ściągam tę tasiemkę i pokażę Wam środek, bo jest naprawdę imponujący. Otwieramy. A w środku bilet lotniczy z zaproszeniem na ślub oraz wesele. Więc jeżeli jesteście wielbicielami podróży, to może być pomysł właśnie dla Was. Kolejna rzecz, zaproszenie na zdecydowanie jesienny ślub. Zaproszenie ze sznureczkiem, z listkiem, blisko natury, więc też bardzo modne. Proste, klasyczne, ale też kolorowe. Takie zaproszenie idealnie pasuje do uroczystości w stylu boho, odbywającego się na przykład w jakiejś stodole albo w plenerze. Tutaj ogólnie wskazuje to na luz. Duży, duży luz. Kolejna rzecz to są koronki. Wiele par lubi koronki. One mogą być również w różnych kolorach. Zobaczcie, białe, złote, czarne, w zależności od tego, co Wam pasuje. Zobaczcie, jaki jest ogrom możliwości. Kolejna bardzo interesująca rzecz to zaproszenia w pudełkach. Te pudełka mogą być bardzo różne. Zaproszenie może wyjeżdżać w ten sposób. Tarararam. I w środku zaproszonko, ściągamy złoty element i na błyszczącym papierze pojawia się zaproszenie. Złote litery to jest bardzo popularny kolor, na który decydują się pary, ale on zawsze dodaje elegancji i wygląda absolutnie wyjątkowo. To zaproszenie. To jest akurat zaproszenie dla rodziców. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda. Otwieramy pudełeczko. I to prezentuje się bardzo ładnie. Takie troszeczkę nawiązanie do stylu Art Deco. Można też to skojarzyć ze stylem, który widzieliśmy w filmie Great Gatsby. Czyli bardzo, bardzo stylowe. Właśnie tutaj występuje personalizowane lusterko z inicjałami młodej pary. Ale to nie koniec. Chciałam Wam pokazać to zaproszenie, ponieważ jest bardzo ciekawe z tego względu, że jest bardzo rozbudowane. Tutaj jest oficjalne zaproszenie na ślub oraz na wesele. Tutaj jest rzecz, która często jeszcze budzi w Polsce wątpliwości. Taka karteczka z literami RSVP. Jest to potwierdzenie przybycia. Czyli młodzi, wysyłając taką karteczkę, bardzo proszą o potwierdzenie przybycia, żeby mogli sobie policzyć, ilu gości naprawdę będzie obecnych na ich uroczystości. Kolejna rzecz, no tutaj szczyt elegancji, do tej karteczki RSVP jest dołączona koperta. I tutaj jest jeszcze jedna karteczka, na której młodzi piszą o prezentach, o dzieciach i o ewentualnym zakwaterowaniu dla gości. Bardzo fajne zaproszenie, ponieważ zawiera w sobie masę informacji. Kolejna rzecz, która jest teraz bardzo modna, to pieczęć lakowa. Zauważcie, że tutaj pojawiają się również pierwsze literki imion pary młodej.
ten lak może być również w wybranym przez Was kolorze. I to, co jest bardzo interesujące w tym zaproszeniu, to to, że ono jest kopertą i zaproszeniem w jednym, czyli wysyłamy je w takiej formie, otwieramy i tutaj jest zaproszenie oraz wszystkie dodatkowe informacje, tutaj zobaczcie na przykład dotyczące poprawin. Czas na prawdziwą gwiazdę wśród zaproszeń. To zaproszenie na pewno pasuje do bardzo, bardzo eleganckich wesel. I to zaproszenie na pewno jest jednym z najdroższych. Pamiętajmy o tym, że nawet jeżeli wydaje nam się, że cena zaproszenia jest niewielka, to jak pomnożymy ją przez ilość gości, to dopiero wtedy to jest cena finalna i ona już może robić wrażenie. Uwaga, pokazuję. Pamiętajmy o tym, że koperta jest częścią kompletu, czyli musi pasować idealnie. Tutaj ta koperta jest dopracowana do perfekcji, gdyż ta grafika, która widnieje w tym miejscu, jest odzwierciedleniem miejsca, w którym odbywać się będzie wesele. Rozumiecie to? Kosmos. Teraz wyciągam to zaproszenie, które jest bardzo ciężkie, bo jest wykonane z najwyższej jakości papieru. Zobaczcie, jakie piękne ornamenty wszędzie naokoło, zarówno z przodu, jak i z tyłu. No i tararam, czas zajrzeć do środka. Otwieramy. Nie mam wrażenia, że to wygląda trochę jak zaproszenie na taki królewski ślub. Teraz jeszcze jedne zaproszenia, które mam wrażenie ostatnio są bardzo modne, bo często się z nimi spotykam. To są takie zaproszenia, które składają się z trzech osobnych, jednostronnych kartek. Pamiętajcie, żeby nie pomylić się w liczbie zaproszeń, które potrzebujecie, bo z jednej strony potrzebujecie zaproszenia dla osób, które będą zarówno w kościele, jak i podczas wesela, ale pewnie więcej osób zaprosicie do kościoła i właśnie dla tych gości potrzebujecie dodatkowej ilości zaproszeń. Zawsze dolicza się około 10% na wypadek pomyłki lub jeśli o kimś, nie daj Boże, zapomnicie.